Inwazja barbarzyńców, drodzy Państwo, od 15 do 20 maja w Poznaniu, a 10 maja inwazja barbarzyńców trafi do Berlina. Dzisiaj naszym gościem jest Ela Pabich. Cześć, Ela. Cześć, witam. Tak wygląda barbarzyńca? Barbarzyńca? No? Barbarzyńca może być wszędzie. Tak naprawdę my nie mówimy, jak wygląda barbarzyńca. Natomiast chcemy się na pewno do niego zbliżyć i go poznać lepiej. Ale kto tak naprawdę jest barbarzyńcą? Ja i ty? Czy też na przykład ja i ty to jesteśmy tubylcy, a ktoś, kto jest niedostosowany, jest barbarzyńcą? Gdzie jest ta różnica? Gdzie jest ten podział ról? My nawiązujemy do takiego pierwotnego słowa znaczenia barbarzyńca, które oznaczało po prostu kogoś pochodzącego z zewnątrz. Nie było, broń Boże, pojęciem wartościującym i mówiącym, że ktoś jest fajny, niefajny. Także ty możesz być dla kogoś barbarzyńcą, a dla innej grupy właśnie Możesz nim nie być. Także my o tych różnych barbarzyńcach mówimy, rozumianych w bardzo różny sposób. Kulturowy, płciowy, wiekowy. Czy także ze względu na wykluczenie, jeżeli chodzi o choroby. Czyli jeżeli powiem, że barbarzyńcami są osoby, które są w jakimś tam stopniu wykluczone, to się mylę. To nie chodzi o to. To chodzi o to... Nie tylko. No właśnie. Inwazja barbarzyńców, inny festiwal. Tak się reklamujecie od samego początku, tak się promujecie. Rzeczywiście to jest inny festiwal i na czym polega jego inność? Inność tego festiwalu, wyjątkowość tego festiwalu tak naprawdę polega na tym, że my pokazujemy tą inność jako coś pozytywnego. Staramy się przełamywać te bariery i dlatego też to hasło nasze wywoławcze festiwalu jest takie silne, bo to jest inwazja barbarzyńców i my chcemy się spotykać z tym innym, rozmawiać z innym. Poza tym festiwal jest też o tyle wyjątkowy, że angażuje w sposób bezpośredni tego innego. My nie tylko o nich mówimy, ale też ich zapraszamy. Na przykład nasz festiwal jest jedynym festiwalem tłumaczonym na język migowy w Polsce. Nagraliśmy też specjalny film, który opowiada o programie, ponieważ mało osób tak naprawdę wie, że osoby niesłyszące nie czytają w tak łatwy sposób języka polskiego jak my. Dla nich język polski jest językiem bardziej sztucznym, więc żeby ich zachęcić do przyjścia na festiwal, nagraliśmy dla nich film wizualny, migający. Fundacja Barak Kultury po raz trzeci organizuje inwazję barbarzyńców. Od 15 do 20 kwietnia w Poznaniu, później przenosicie się do Berlina, zanim o tych wydarzeniach w Berlinie. No co wyjątkowego w tym roku czeka wszystkich poznaniaków i wszystkich barbarzyńców, którzy trafią na was, na wasz festiwal? Bardzo dużo wydarzeń, od pokazów filmowych, po spektakle, performansy, akcje miejskie, akcje muzyczne, happeningi. Tak naprawdę dla każdego się coś znajdzie, to nie musi być osoba stricte zainteresowana tematem, bo na przykład w poniedziałek otwieramy bardzo nowym i fajnym filmem Andrzeja Jakimowskiego Imagine, który wchodzi teraz do kin. To jest film o osobach niewidomych i o kontrowersyjnej metodzie, którą wprowadza główny bohater. Jak takie osoby mogą się poruszać, jak mogą funkcjonować w przestrzeni. Mówimy też o trudniejszym temacie chorób psychicznych. To na przykład pokażę film It's Such a Beautiful Day w reżyserii Dona Hertzfelda. To jest reżyser bardzo młody, który był już nominowany do Oscara. I to jest premiera w trakcie naszego festiwalu. Chociaż film nie jest taki bardzo nowy. Nie jest nowy, ma około 2 lat, natomiast wcześniej nie był prezentowany w całości. Na ten film składają się 3 animacje, które wcześniej funkcjonowały jako 3 odrębne części. Też dosyć ciekawym elementem naszej inwazji jest akcja miejska Wędrująca Boja, ponieważ jeżeli ktoś nie chce przyjść na nasz festiwal, my i tak się z nim spotkamy na rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, na rynku wildeckim, na rondzie Śródka czy na ulicy Półwiejskiej. Będzie Boja, która będzie mówiła o historii. Historii Poznania, historii prywatnej i oficjalnej. I te historie będą ze sobą zderzane w taki bardzo spontaniczny sposób. Sami artyści mówią o tym projekcie, że to jest tak naprawdę antypomnik i antyhistoria, ponieważ historia prywatna może się pokrywać z historią oficjalną, może wręcz jej przeczyć. A dlaczego Boja, a nie Gwiazdka na przykład? Artyści Boje uznają za taki miejsce, za taki punkt w przestrzeni, który służy oznaczeniu czegoś konkretnego i my te miejsca w Poznaniu też będziemy oznaczać.
tą boją, która rzeczywiście wizualnie wygląda jak boja. Ma taki fajny wyświetlacz LED, który umożliwia wprowadzanie aktualnych, prywatnych historii. Ta boja nie będzie samą boją i nie będzie samą rzeźbą. Będzie wyposażona, że tak powiem, w dwóch animatorów, którzy będą namawiali ludzi do opowiadania swoich historii. Mhm. Powiedziałaś o antypomniku, czy treści, które się będą wyświetlać na tej boi, tak to rozumiem, one będą jakoś obrazoburcze, one będą mogły komuś krzywdę wyrządzić? Chcecie kogoś pobudzić do jakiegoś, nie wiem, twórczego myślenia, bo mi się z kolei kojarzy boja z czymś takim, czego ja mogę się złapać, czego mogę się chwycić, co jest jakimś takim punktem oparcia, podparcia. Wy natomiast, tak z tego rozumiem, co mówisz, będziecie prezentować coś, co tak naprawdę nie będzie służyło do podtrzymywania mnie, tylko będzie miało na celu pobudzenie mojej wyobraźni, mojego myślenia o tym mieście? Tak, dokładnie. Natomiast nie zakładamy publikowania na tej boi czegoś specjalnie obrazoburczego. Mm. To oczywiście będzie też zależało od interakcji z osobami, co te osoby będą chciały o tym danym miejscu powiedzieć. Natomiast też na pewno będziemy ujawniali pewne historie oficjalne bądź nieoficjalne, które są po prostu nieznane, a bardzo, bardzo ciekawe w historii Poznania. To gdzie będziemy mogli znaleźć te boje? Ona będzie wędrować przez całe miasto. Ona będzie codziennie, prawie codziennie przez okres festiwalu, czyli od poniedziałku do piątku, czyli najbliższy tydzień od 13 do 17. I ona każdego dnia będzie w jednym miejscu, stała przez te 4 godziny, więc będzie rondo Jana Nowaka Jeziorańskiego, będzie Rynek Wildecki, będzie rondo Śródka i tam będzie można tą boję zobaczyć. Będzie można również wziąć gazetkę taką, która będzie przygotowana specjalnie na każdą dzielnicę, która będzie prezentowała właśnie te ukryte historie. Zajmujecie się grupami odrzuconymi, już po raz trzeci inwazja barbarzyńców. Coraz więcej pracy, czy coraz mniej pracy? Coraz więcej tych grup odrzuconych się pojawia, coraz więcej punktów zainteresowania z waszego punktu widzenia, z punktu widzenia organizatorów? Oczywiście, że tak. My już myślimy tak naprawdę o nowych edycjach i nowych inwazjach. Już mamy pomysł, żeby nowe inwazje przystosować niejako dla osób niewidomych, żeby te pokazy filmowe były także specjalnymi pokazami z audiodeskrypcją. Także tak, zdecydowanie. Mamy coraz większą świadomość, rozmawiamy z różnymi grupami osób, także chcemy, aby ta kultura była dostępna naprawdę dla wszystkich. Nie tylko poprzez to, że nasz festiwal jest darmowy, bo to też jest nasze świadome działanie, że na wszystkie wydarzenia może przyjść tak naprawdę każdy. Czy macie jakiś taki odzew od strony publiczności, od strony właśnie tych osób odrzuconych, od strony osób wykluczonych, że wasze działania coś dają? Bo ja wiem, fajnie jest pobawić się w teatrze, fajnie pokazać jakiś film, który nigdzie nie był pokazywany, ale czy to działa? Mamy takie informacje od osób niesłyszących z tamtego roku, ponieważ w tamtym roku to była taka nasza pierwsza edycja tłumaczona na język migowy. I te osoby rzeczywiście były zachwycone, że mogą wziąć udział w czymś, co jest skierowane nie tylko dla osób niesłyszących, bo tylko takie wydarzenia generalnie są organizowane. I tak naprawdę jest to, nie należy się oszukiwać, bo jest to praca organiczna i potrzeba bardzo wiele czasu i energii, żeby te osoby się naprawdę przekonały i żeby regularnie przychodziły. Natomiast nasza idea taka jest taka, że my po to jesteśmy, żeby taką pracę wykonywać. Mhm. Fundacja Barak Kultury, Ela Pabich jest cały czas naszym gościem. Skąd pomysł na ten Berlin? Ten pomysł Berlina wziął się tak naprawdę z wędrującej boi. To są artyści, którzy między innymi pochodzą także z Berlina i oni ten projekt, tą wędrującą boję do oznaczania miejsc stosowali przy Murze Berlińskim. Także to był taki bardzo duży projekt, który trwał kilka miesięcy tam. A to jeszcze jak był mur, czy jak już były Nie, jego resztki? Nie, były jego resztki i zbierali takie prywatne historie od ludzi na temat historii właśnie, jak to było, jak ten mur upadł. Więc inspiracją byli tak naprawdę ci artyści i my chcemy pokazać w Berlinie też reportaż z tej naszej akcji miejskiej, żeby pokazać, jakie historie wydobyliśmy, czy są to też historie polsko-niemieckie, bo dosyć mało w Poznaniu mówi się o historii niemieckiej, mimo że jest ona bardzo silna. Natomiast później poszedł wątek związany z prezentacją polskich artystów, bo to jest też naszą misją berlińską, żeby pokazywać to, co jest u nas fajne. No ostatnio o historii Niemiec to w Poznaniu się mówi sporo. Przecież mamy wujka Angeli Merkel, dziadka podobno też w Poznaniu urodzonego.
Natomiast naszym zdaniem, jeżeli chodzi o samą przestrzeń i świadomość poznaniaków, mieszkańców, przechodniów, jest to nadal świadomość dosyć nikła. A ta akcja jest bardzo spontaniczna, luźna, także wydaje mi się, że dzięki temu będzie mogła ponieść też w fajny sposób ten projekt. Od 15 do 20 inwazja barbarzyńców. Wyjątkowe na pewno w tej inwazji barbarzyńców, w tej edycji, jest ten panel dla najmłodszych. Kulululu. Jeszcze jedno lu mi zabrakło. Tak. Kulululu. To jest performance muzyczny, który będzie można obejrzeć ostatniego dnia festiwalu, czyli 20 kwietnia. To będzie za pomocą kul, za pomocą takich kulistych form i różnych form artyści opowiedzą o inności. I poruszą oczywiście kwestie związane z tolerancją dla najmłodszych, także nasz festiwal, co jest bardzo istotne, dotyka wszystkich grup wiekowych, bo my oprócz tego ważnego jakże programu festiwalowego prowadzimy też warsztaty w świetlicach socjoterapeutycznych oraz w przedszkolach, co też jest dla nas bardzo istotne i tak naprawdę stanowi drugi rdzeń tego festiwalu. Bardzo dziękuję za te informacje, ale jeszcze chyba mam jedno pytanie na sam koniec. Mówicie, że zajmujecie się osobami wykluczonymi, na przykład osobami starszymi, na przykład mniejszościami seksualnymi, religijnymi, językowymi itd., itd., itd. Czy na przykład te osoby, przykładowo osoby starsze, też nie mają jakiegoś takiego problemu, że one mimo to, że same są wykluczone, też wykluczają inne grupy i na odwrót, mniejszości, nie wiem, religijne też wykluczają jakąś inną mniejszość? Oczywiście, tak może być. To jakby nie jesteśmy w stanie i naszym celem nie jest zniwelowanie wszelkich granic, ale pokazywaniem także tym grupom, że one mogą przyjść i dowiedzieć się czegoś nowego. Jeżeli mówiłeś o seniorach, to oni także będą brali udział czynny bardzo w festiwalu, ponieważ na przykład ten ostatni aspekt muzyczny, czyli akcja muzyczna, Transcontinental Train, będzie przy jakby współpracy z tymi osobami, które będą tajemniczymi postaciami w tym transkontynentalnym pociągu. No to trzeba wsiąść do tego pociągu. Ela Pabich, bardzo dziękuję za wszelkie informacje dotyczące inwazji barbarzyńców. Trzecia edycja inwazji barbarzyńców już w przyszłym tygodniu od 15 do 20 kwietnia. Więcej informacji można znaleźć na stronie innego festiwalu www.inwazjabarbarzyńców.pl. Zgadza się? Tak, dokładnie. No właśnie, odsyłamy na tę stronę. Drodzy Państwo, teraz chwila przerwy, a już za chwilę o raku jelita grubego. Zostańcie z nami.